Dzisiaj już byłam po zakupach, a teraz muszę porobić jedzenie i powiem wam, że mam bardzo dużo prasowania, a chciałabym wysprzątać chatę i zrobić wszystko przed nowym rokiem, żeby w nowy rok wejść, wiecie, no ja tak lubię, wysprzątane, wypicowane i tak dalej, i tak dalej. I na spokojnie muszę za chwilę zrobić sobie bułkę tartą i zmielić ziemniaczki na pyzy i bekon też zmielić, także też wam pokażę, co tam będzie u mnie się działo dzisiejszego dnia, bo jest dopiero 4 godzina. Ziemniaki już się studzą, ale za ten czas pójdę teraz pójdę, tylko chwilę czekam, bo robię dla was filmik. Staram się, żeby te vlogi były na czas, codziennie. Tak myślałam, może zrobić taki, słuchajcie, całoroczne vlogowanie. Co wy na to? Codziennie vlog przez cały rok nowy 2018. To by się działo. A później tylko dodatkowe filmiki. Jeżeli bym chciała coś dograć, to by były właśnie dodatkowe filmiki, czyli 2 dziennie. To by było, co, wyzwanie. O tam vlogowy miesiąc, vlogowy tydzień, to co to jest? Rok! Oczywiście żartuję, żeby zaraz tutaj nie było. Dobra, kochani, wezmę jeszcze to, zrobię i podnoszę swoje 4 litery, bo muszę jeszcze dużo zrobić, a tak najchętniej poszłabym spać. Taka jest prawda. Moja Laura nakłada sobie tan w salonie, a mój... O, jeszcze tego nie pochowałam. Ziemniaki mi się już studzą tutaj, żeby je za chwilę, no tam przez maszynkę przepuścić, ale pierw muszę zrobić sobie... tam się tyle pieczywa uzbierało i ja bułkę muszę tartą. U mnie tak właśnie jedzą. Ja kupuję, a później się nie wyrzuca, bo zawsze coś tam znajdę. Tutaj Misiu ma takiego małego pomocnika. Przynajmniej mu się nie nudzi. Pomaga. Aha, raz pomalowane. Dlatego chciałem to zrobić wcześniej, nie? Żeby zdążyło wysnąć i pomalować jeszcze 2 razy pewnie to naokoło. No, tak ci się zechciało wtedy to kłaść, co? No. Ale to ładnie wyglądało, nie? To pasowało do tego. Wyglądało, ale już nie wygląda ładnie. No. A potrzebujesz tutaj jeszcze jakieś materiały, żeby coś tu... Tak, żeby takie były ściany jak tamta, te ściany. Wow, mama, patrz, jaki wielki kawałek wyrwałem. Taka nutka sztuka, jakby odpadła cała. To brązowe to załatane, a to co? Sypie się. No to co, ale potrzebujemy jakiś gips, jakieś coś? Nie wiem ile mam, muszę zobaczyć. To, no dobrze, to lepiej powiedzieć teraz i pojechać do B&M-a. Jeżeli teraz to ja będę robiła... Do której jest B&M? Do 20, ale ten tam w Paisley, ten duży koło gym jest ten, do 10 aż. No, ja muszę zobaczyć, że miało, wiesz, na jutro. Najlepiej zrobię do dzisiaj jeszcze, nie? Żeby to zdążyło przed nas. Ale fajnie. Wiem. Dlaczego właśnie ja pomagam? Tapety to tutaj jest... Patrz, odchodzi najpierw różowe, potem zostaje to, drapiesz to, zostaje jeszcze jedno, jakieś takie, beżowe, potem to, potem zostają paski i każdy odchodzi, wiesz, pojedynczo, nie? No trochę, że tak powiem, ładnie jest z tym. Russell, zatkaj uszy. Dlaczego? Bo będę przyklinać. Dlaczego? Bo chciałam to ładnie skomentować. No. A, po prostu muszę urwać te white. I potem się urwać obydwa. Tylko, że... Masz. No, to, że co? Trochę więcej nam to zejdzie, niż myśleliśmy. Ale... Widziałaś, ile wczoraj było zrobione. No. Te 2 ściany są najgorsze. To i to, tu.
A to trzeba zerwać, bo słuchajcie, jak jest 150-200 tapet, to ściany nie oddychają i się przez to robi pleśń, nie? Grzyb, wilgoć. Ściany muszą oddychać, mieć. Nie mogą być tak zategowane. Gdzie nie robiliśmy, to na tamtym mieszkaniu to zawsze było to samo, nie? No. No bo komuś się chciało zrywać te tapety. Następną doklei i dobra, nie? Tak samo jak się nie ma kasy, czy chce się szybko zrobić, nie? To najprościej jest zakleić na następną. I my też tak zrobiliśmy przecież tutaj, jak wyszliśmy, to też pomalowaliśmy to i tyle, nie? No, tapeta ładnie wyglądała, tylko że wiesz, ona była położona też na te... pewnie zaraz przed naszym wprowadzeniem się, nie? Aha, bo my przecież... Wyglądało ładnie. Tapeta tu była, co ją pomalowaliśmy. Pamiętasz? No, tak. My ją pomalowaliśmy, właśnie. Jakby tak pytawali, pozakrywali grzywy, no to... Tak mi się to wydaje. No ale ciężko się skrowy, no nic. Najgorsze to doprowadzić to do porządku, a później to już pójdzie, nie? Pozaklejać jeszcze te dziury. Ja będę miała pieprzenia z tym do zrobienia ten... z tymi żabkami z oknem. Z tym, co kupiłam. Zobaczcie, śnieg jest. Z tym, co kupiłam, bo będę musiała to zrobić. A nie mam kiedy, bo teraz idę kraszować bułkę i robić pyzy, tak? A później muszę poprasować, ile wlezie. Jak będzie trzeba do sklepu pojechać, to się pojedzie. No. Tak? Ja nie marnuję spray, tylko daję na same to. Hej! Widzisz, jak mam... Mamaś mi moje. Mama lubi takie rzeczy robić, ale nie ma czasu na to. Bo ktoś musi obiad zrobić, a my... Ale fajnie. Wiem, dlatego właśnie przychodzę. Masz fajną robotę razem. Mhm. Chyba potrzebujesz. Tak, nie, dobra. Pa. Wiesz, dlaczego tak łatwo schodzi? Podam spray. Także Misiek w przyszłym roku będzie miał dużo zajętych weekendów. Au. Mam tapetę gdzieś jeszcze. A w salonie? Potrzebuję spray. W salonie? W salonie i proszę bardzo. W salonie i na przykład i przedpokój, nie? Tylko, że przedpokój to będzie najpierw jedna część tam, gdzie schody, a później druga tam, gdzie ten. Nie będzie naraz to robione. Tam, gdzie nie schody. Nie będzie to naraz. O, było tego syfu, to jeszcze tutaj znalazłam sobie zajęcie, żeby robić bułkę, a później jeszcze pyzy i tak o. Rozmawiam z ciocią Emilą. O! Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie oraz całą moją rodzinkę, która jest tam. Babcie, dziadka, ciocie, Dirka, Sylwię i wszystkich, którzy oglądają ten filmik i z którymi nie mogę być. Tak bardzo bym chciała w tym momencie się teleportować i być tam z Wami. Naprawdę. Kocham Was. Robię dalej, ale takimi resztkami sił. No nic, jak trzeba, to trzeba. Później będzie lepiej. Thank you.
dzisiaj takie pulpeciki własnej roboty. Jutro jeszcze zobaczę, co tam jest. Coś wymodzę, na pewno rybę z talarkami, czyli ziemniaczki takie poobieram przy prawie, jak wrócę. Do tego surówkę z pomidorów i ogórków, bo mam dużo tego, to trzeba wszystko zjeść. A później zobaczymy. Mam ochotę na naleśniki jakieś takie zawijane z pieczarkami, serem, a dzieciakom na przykład na słodko. Taki obiad za mną chodzi. Może w sobotę, kto wie, kto wie. Na razie póki co mam powera. Zawsze jak się dzieje coś fajnego, gdzieś jakieś zmiany w domu, to dostaję takiego fajnego powera. I to jest to. Mam swoje stare kapciuszki, ale zobaczcie, jakie są ładne, czyściutkie, nie? Takie różowiutkie. To są stare kapcie, po prostu je wyprałam i schowałam. No i dobrze, bo zobaczcie, jak wyglądają te moje białe. Przecież to są czarnochy, no przez ten remont. Ale wypiorę i będzie ok. Także wymieniłam sobie kapucie. Powiem wam, że zaczęłam robić filmik na jutro dla was, bo teraz vlogi będą tak jak wcześniej, czyli do tyłu. I mi się po prostu usnęło. I Misiek mnie obudził. Kłaniajcie gąb. A to już się okazuje, że jest 9 godzina. Misiu, mogę wejść? No nie, goły jest. Goły jest. Co robisz? Przyszłam z kamerą trochę. Wśród zwierząt, no. O Jezu, czemu mnie obudziłeś? Kurde, bo spałaś. No, tak dobrze spała. Co robisz? Odklejasz już? A ale pozaklejałeś to wszystko? Co? No tu było inny kolor ściany. Był. Gdzie? Tutaj. I dziury widzę pozaklejane. Tu były dziury. I tam ta wielkanę? Aha, nie widzę. I tam były dziury, i tam były dziury. Wszędzie były dziury. No wszędzie było, no ładnie, ładnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Jaki będzie efekt końcowy? Będzie śliczny, kochany, zawsze. Nie będziesz wstydziła się wejść przed kamerą? Nie będę. Ja zawsze się cieszę. Po prostu powiesz, że jeszcze robię, nie? Wiecie, rok. Się zapyta za pół roku. No. Jak remontuję? Nie, jeszcze sprawdźcie. Oj, kochanie. Ty się lepiej nastawiaj na następne. Tylko zastanawiam się, które pomieszczenie pierw zrobić. Wydaje mi się, że kuchnię, dlatego że do kuchni to ja będę potrzebowała już to na przyprawę. Okay. To pierw to, no. Zrobić to nie było, tak? Dobrze. Więc chyba myślę, że od kuchni, bo chciałabym zmienić już kolor ścian. Nie wiem, czy nie tapeta tym razem. No ale to wszystko znowu trzeba pozdzierać, pozaklejać i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze sufit, nie? Będą się raz co najmniej. O kurde. To już pędzla miałem tak grubo, bo normalnie nie kryje, nie? Ale mówiłam ci, kochanie, że to nie pokryje. Ta różowa jest taka intensywna, że jej nie chce kryć. I co teraz? Nie. No, ten już masz pokryje. O Jezu. Wow. Palec mnie boli już tych butów. A już teraz chciałem patrzeć, zobacz, no kapcie działa, wymienię. Ale takie, teraz się wydają takie człapaki. Zobacz, bo tamte kapcie były, są obcisłe, a te są już takie... Obudził mnie, bo widziałam, że tam są kary w zalewie. Nie chcę, żeby było znowu tak... A przyniosłeś to z domu, co cię prosiłam? Wąsa miałam sobie zrobić. No widzisz? Przyjemne, skuteczne. O, to nie działa. Dowcipniś. Dobre robaczki. Do zobaczenia jutro, jak wrócę z pracy albo rano. Jeszcze się przy kawie do was odezwy przywitam, bo... No bo muszę się wykąpać. Zrobić jakąś kolację i tak, i pozmywać naczynia, żeby jutro było ładnie, czysto. I posprzątać kuchnię i przygotować na jutro pranie. O! I chłopaki będą miały luz, bluz i orzeszki. Tak, ja zwłaszcza miałem luz, bluz. A ty jutro już będziesz kładł tapety? No zobaczymy. Jak mi się uda pokryć najpierw i farbę i żeby... A jutro już piątek. A może tapety, ja potem nie zostanę sobie w malowaniu. No ja wiem, ale... A jak nie pokryję? No to lepiej, żeby kurde pokryło. No lepiej, a jak nie? To
Nie, no, mam do skutku. A kochanie, co? A wyrobimy się jeszcze w tym roku? Nie obiecuję. Okej. To już jest. Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i cieplutko. Dyskoteka gra u pana Jacka. Śmieję się, patrzcie. Patrzcie jaką mam pogodę. I, przepraszam, istnieje świąteczną. Pada śnieg. Uwielbiam śnieg, ale nie jak muszę pokonać. Zobaczcie, jak taki setki kilometrów dzisiaj. No setki nie, ale... Ale dziesiątki dobre mil w takiej pogodzie. Troszkę mi nie po nosku taka pogoda. Dobra, idę się szykować i troszkę odśnieżyć auto. Co jest? Bo tu, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ty jesteś taki czarny, że cię nie widać. Chodź. Chodź. Także do miłego, kochani, do powrotu mojego snu. Byłam teraz w B&Q z misiem, z tego względu, że potrzebowaliśmy jeszcze jedną farbę, a pytałam się wczoraj, to nie, trzeba jeździć, a wiecie jak B&Q to coś takiego jak, nie wiem jaki w Polsce jest taki sklep, no taki sklep budowlany, wszystko tam jest od farb po różne inne rzeczy, więc kupiliśmy farbę. Ale widzieliście, że spadł śnieg. Widzieliście, że spadł śnieg i powiem wam, taką historyjkę wam powiem, że spadł śnieg, tylko postaram się gdzieś was postawić. Nie, no nie mam nic, muszę trzymać. Ale muszę też robić obiad. Że spadł śnieg i zjemy obiad, który już się robi i idę z Russellem na bitwę śnieżkową. No, tak. My się cieszymy jakiś śnieg z tego względu, że... No ja nie bardzo, bo mi się nie chce iść, szczerze mówiąc. Ale z tego względu, że można się właśnie porzucać. Obiadowa. Ogurasy, a to jest ten... cukinia, nie? No dobrze, ładnie. I rybka. I my syjemy, a dzieci są na podwórku, miałam i z małym, ale się wykręciłam. Kota ogonem wykręciłam. wiem. Kochani, dostałam dwie kartki jeszcze dzisiaj. O, chyba ktoś się spieszy. Prześliczą kartkę od Karolinki Myśliwiec, dziękuję kochana, oraz drugą prześliczą karteczkę od mojej babciuni. A babcia mnie ogląda na pewno, bo teraz ciocia jestem w Koszałkowie, więc buziaczki dla was! Woo! Dla mojej familiady. No i dla moich widzów, i dla Karolinki, i dla wszystkich. Zobaczcie, jaki piękny zbiór, naprawdę. Naprawdę ładny. Tylko, że nie będę wam pokazywać, bo misiu smacznego, już do ciebie idę. Nie będę pokazywać, bo jest naprawdę przeogromny syf. Ale co byście chcieli? Żeby było czysto? Jak to? Oho, już się chyba pogłócili. Laura ma pełną kulek. I rzucają w siebie. Próbuję rzucić. Dobra. To do później. Albo do jutra, albo do później. Po co ci ten Laura? Patrzcie, co Russell sobie zrobił. Russell! Ale zabieraj mi tą bitą śmietanę z powrotem do lodówki. Co mam zabrać? Bitą śmietanę. Okay. Zobaczcie, co oni tu wyprawiają. Ty powiedziałaś wziąć. No dobra, to teraz spróbuj. Czy to dobre? Tak. Zmarznięty jesteś? Tak.
No mogę pić. No oczywiście, że nie możesz, nie opasz się. Kakao tam ma. Ale jeszcze jedzenie musi być zjedzone. Bawimy. Przed chwilą leżeliśmy tu całą rodzinką. Wiecie, jak było śmiesznie? Było tak głośno. Głośno i radośnie. Russell, czy to ty? Że co? Jesteś tu? Nie. To ty machasz? Nie. A kto? Tata. Tata? Misiu? Misiu, powiedz coś. Misiu, kochasz mnie? Aha. To nie jest Misiu. Mój Misiu tak nie mówi. To ty, Raselku. Dobra, kochanie, już starczy wariacji. Niedługo do kąpieli. I dzisiaj pościel trzeba ci zmienić. Wiem. Jeszcze można zrobić taki necklace. No. Zrobię dwa z tego. Dobrze. Czy... Chcesz dzisiaj ubraną nową dinozaurową pościel? Tak, tata powiedział, że mi dzisiaj. Okay, that's enough. All right? Can go for your room. Russell, Russ, you're not listening. Go, bye. Love ya.